Dzisiaj otrzymujesz ostatni klucz do szczęścia z serii 180, który dotyczy podświadomości i jestem pewna, że będzie to taka kropka nad i, taka wisienka na torcie. Ten klucz, jak i każdy inny, zastosujesz z łatwością i lekkością i to już po naszym dzisiejszym spotkaniu, by osiągnąć wszystko to, co dla Ciebie ważne w Twoim życiu osobistym, ale również w świecie globalnym. Bo każdy z nas jest tutaj po to, aby czegoś osobiście doświadczyć, ale również po to, by dokonać zmiany i przemiany na tym świecie tutaj na ziemi. Jeżeli jest to już nasza ostatnia misja do wykonania, to należy wykonać ją bardzo starannie i dobrze się do niej przygotować. I każda z naszych ceremonii jest właśnie takim kluczem, przygotowaniem, ale jednocześnie uczymy się w praktyce. Czyli każdy klucz wykorzystujesz od razu po naszym spotkaniu, wracasz do pewnych treści, do pewnych informacji, do pewnej wiedzy, ale nie czekasz, aż zgromadzisz wszystkie, tylko krok po kroku od razu wprowadzasz je do Twojego życia, więc realizujesz Twoje powołanie każdego dnia. Nie musisz czekać kolejne 10 lat, aż zgromadzisz wszystkie klucze i wszystkie tajemnice tego świata. Siły wyższe bowiem prowadzą nas krok po kroku poprzez każde nasze spotkanie i one dokładnie wiedzą, kto dzisiaj jest tutaj na tej ceremonii, kto będzie tutaj dopiero za 2 dni, za 3 dni, bo sobie o tym przypomni, a kto za jakiś czas wróci dokładnie do tego przesłania i to będzie ten odpowiedni czas. Dzisiaj znów porozmawiamy o podświadomości, ale będzie to taki ostateczny krok, zanim wyruszysz w Twoją nową drogę, zanim zrobisz ten decydujący krok do przodu. Jak już sama symbolika 189 pokazuje Ci, że będziemy mówić o energii maga, czyli tego, kto świadomie kształtuje ten świat i wszechświat według swoich wyobrażeń i celów wyższych, o harmonii i balansie, również tej harmonii, tej strony żeńskiej i strony męskiej w Tobie, ponieważ każdy z nas ją ma, ale porozmawiamy również o tym, co najważniejsze, czyli o dziewiątce, czasie eremity. Czas eremicki to taki moment, gdy wycofujemy się z tego, co wokół, na poszukiwania tego, co najbardziej wartościowe, tego, co największym Twoim skarbem i co skrywa się wewnątrz. I czas eremicki można stosować przez całe życie, a można stosować tylko przez jakiś czas, a później wracać do tego normalnego. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, aby idealnie przygotować wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, by być na odpowiedniej wibracji, która pomoże Ci zrozumieć ten 189 klucz, a później go w praktyce od razu zastosować. I tak jak po każdej ceremonii, moja taka inspiracja, zaczynaj już dziś, nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, bo już będą inne energie, tylko od razu dziś. Bo jeżeli dzisiaj siły wyższe skierowały Cię na to nasze spotkanie, to jest to dla Ciebie odpowiedni moment i gdy zaczniesz dzisiaj, to jesteś w tym właściwym miejscu, we właściwym czasie i wszystko będzie Cię wspierać do na tej drodze do realizacji tego nowego i pięknego, co z pewnością już teraz nosisz w sobie.